Dzień dobry. Ostatnio rewelacja. Połowione świetnie, genialnie i chyba lepiej się nie dało w lutym. To dzisiaj spróbujemy wodę Stowarzyszenia No Kill. Zacznę od jednej wędki, bo jakby się miało dziać tyle, co się działo wczoraj, przedwczoraj, w poprzednim filmie, to nie wyrobimy na dwie. Ja na to liczę. Raczej mało prawdopodobne, ale spróbujemy. Plan jest bajecznie prosty. Przyjechałem, rozłożyłem się po prostu tam, gdzie nie wieje. W końcu wyszło słońce. Pierwszy raz od nie wiem kiedy. I coś popróbujemy, nie? Waftersa z ostatniego łowienia to już może odpuścimy. I wziąłem ze sobą same małe przynęty. Ja w ogóle bardzo lubię łowić na małe przynęty. I zaczniemy od tego, co było ostatnio dobre. Czyli kanibala. Taki mocny rybny zapach. Ten sam pelet co ostatnio. Znowu nie mam foremki. Jednak mam. Znowu musiałem pelet przygotować w misce, bo znalazłem pudełko z sitkiem do peletu. Natomiast w tym pudełku i sitku trzecie pokolenie grzyba zaczęło właśnie chodzić do szkoły. Trochę straszne to było, więc się gdzieś tam odmaczają trochę chociaż. I mam tutaj bardzo płytko, gdzie łowię, bo tak 1,5 metra mniej więcej znalazłem taki minimalny dołek 30 cm głębiej może i w nim spróbujemy. I plan jest taki, że na pierwszy rzut jedną wędką zostawię to na pół godziny. Niczego nie będę dotykał, tylko napnę szczytówkę chociaż trochę. I jeżeli przez pół godziny nie będzie brania, wskazania, nic, to po pierwsze przerzucę, po drugie rozłożę drugą wędkę i zobaczymy. O, właśnie tam niedaleko było oczko. Wiadomo, że oczkują malutkie rybki, ale było. Najważniejsze. I na tej wodzie już byłem. Tutaj złowiłem pierwszego karpia w styczniu. Pierwszego karpia w tym roku. Siedziałem tam z lewej strony w samym rogu, tam jest sporo głębiej, ale nie wiedziałem tego, musiałem sprawdzić. I oczywiście bardzo dużo się zmieniło, bo jest cieplej przede wszystkim. Wtedy było coś w okolicach zera, zbiornik był jeszcze częściowo zamarznięty, jak dobrze pamiętam. Teraz od kilku dni mamy ocieplenie, było mnóstwo deszczu, który podgrzał wodę. No musi być dobrze. Oczywiście kołowrotek poluzowany, w razie W. Wiem, że są tutaj jesiotry, jakieś chyba 2, 4. Słyszałem o 2, ktoś inny mówił o 4, ale są. Nigdy w życiu chyba nie złowiłem jesiotra, więc ja bym tam prosił na przykład, jakby się ryby miały nudzić. To mamy znalezisko jednak zepsute. Widocznie są tu ryby, które łamią podpórki. Spokojnie na nie zaczekamy. Natomiast myślę o tym klasyku głównie dlatego, że mam jeszcze towar zrobiony po prostu, więc byłoby to dosyć proste, bez większego przygotowania, ale wolałbym się skupić na fajnym łowieniu fajnych ryb, a tu podobno są fajne ryby. Nic, nic się nie dzieje, kompletnie. Natomiast w międzyczasie 2 razy zmienił się plan. Wymyśliłem, że będę łowił na bombkę i uwaga, zawiązałem i przy pierwszym rzucie nie wiem jak, po prostu się urwała i poleciała w świat. Co prawda poleciała gdzieś tu za mnie, ale nie mogę jej znaleźć, więc jednak będzie klasyk, widocznie tak miało być. Ale zaczniemy od przerzucenia metody. Miejsce mam oczywiście zaklipowane, żeby nie było wątpliwości. Nie planuję na razie kombinować, póki nie ma takiej potrzeby. To był dopiero pierwszy rzut. Ok, trochę sobie tu poprzesuwamy, poprzestawiamy, będzie dobrze. A co do klasyka, sypałem sporo pinek, bo co będziemy żałować, ja tak poważnie, to są już stare strasznie, długo czekały na swoją kolej, chcę je po prostu wykorzystać dzisiaj, a może akurat ryby będą chciały dużo, zobaczymy, wolę zaryzykować niż nie, jakoś tak mam czasami. A na haczyk weźmiemy chyba 2 białe, albo jednego, z tego co pamiętam jak tu byłem pierwszy raz, to najlepiej było na 1 białego. I oczywiście bez nęcenia wstępnego. I łowię drugą wędką blisko, natomiast wędki są gdzieś tak 10 metrów od siebie. Tu jest głębiej, dalej jest po prostu coraz płycej, a to jest w ogóle płytka woda, więc przynajmniej tam zacznę. Co będzie później? Nie wiem. Na razie nie biorę, bo nie zarybiają. Czas podjąć poważne kroki, bo nic się nie dzieje. Zacząłem już myśleć o przenosinach, ale nie, nie, aż tak to nie. Zanęcimy. O, znowu widziałem oczko. Chyba że O, to jest pierwsze oczko, jakie zauważyłem, od kiedy rzuciłem. Robak nieruszony. Kurde, może te ryby mnie zawołały, żebym przyszedł do nich? Coś jakby się bardziej w prawą stronę przesunęły. Spróbujemy. Ja już jedną taktyką łowiłem godzinę, to już wystarczy. Trzeba coś zmienić. No kurde, oczkują jakieś małe rybki, czyli ryby są. No to metodę też tam rzucimy. Nie wiem, czy się nie przerzuciłem. Nie, może nie. Ale na pewno blisko. Jedno drugiego. Jeżeli to nie wypali, to faktycznie już zanęcę jakieś miejsce, bo no, nudy trochę, nie? Jedno, co pożytecznego na razie zrobiłem, to zjadłem sucharki. I tyle. I nawet dobre. O kurde, ja się zdążyłem poddać, nie? Już myślałem, że jest po wszystkim. Długo nie nagrywałem, przepraszam, bo się nic nie działo. Zrobiłem tylko jedną rzecz. Rzuciłem w prawo i od ponad godziny ani razu nie przerzuciłem. I mam rybę. Ale dłe. I to jest chyba fajna ryba. Chociaż idzie dosyć miękko. Pierwszy odjazd zrobiła ciekawy, ale szybko odpuściła. Ale idzie strasznie ciężko. Kurde, Tomek. Natomiast mam wrażenie, że na tej wodzie jest strasznie mało drobnych ryb, bo klasyka przerzucałem co chwilę. Naprawdę walczyłem tym klasykiem. Co prawda nie zanęciłem grubo, ale się starałem. I kompletnie nic. A tu mamy rybę. Wow, i to chyba fajną. Ona już jest z lewej strony, więc tak wygląda na ciekawą. Wiecie, jak się bałem, że będzie blank? Niesamowite. Zbranie mamy na to. Jednak nie zmieniłem kulki chyba ani razu. Nie, to nie jest chyba taka duża ryba wcale. Tylko mnie zaskoczyła na początku. No chodź. Taś, taś. Taś, taś. Kurczę, niepotrzebnie tego klasyka rozłożyłem, mam wrażenie. Mogę rzucić drugą metodę po prostu. Wow, 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 wow. No, dawaj, dawaj. Ale ugięcie piękne. O kurde. Ryba nam walczy tylko przy brzegu. Nic nie próbuje odjechać dalej, a nie chce się dać przyciągnąć. No wymęczona ryba, strasznie, nie? Strasznie długie czekanie, ale jest. Za mocno dokręciłem kołowrotek trochę. O, jakby mi się spięła albo zerwała, teraz to bym był zły na siebie. Cały czas chodzi pod nogami. Gdzieś tu jest? Chyba pełno łuski. Chyba tak. Chodź, chodź gościu. Gdzieś mi tu słońce odbija idealnie. Przez te chmury, ale się odbija. I strasznie słabo go widzę. Duży jesteś? Może być. O nie, dobra, jest fajny. Dobrze. Udało się. Nie mam ze sobą co prawda kołyski, ale mam matę. Nie jest najgorzej. Ale jesteś kurde ciężki, gościu. No, może być. Ty, dobrze. O, szybko. Gościu, bez nerwów, dobra? Już, chwilkę. Szybko zmierzymy przeciwnika. Cóż to było? Nie przez brzuch. Od zera. Gdzie tu jest 0? Dobra. 0. 66. Tu masz dłuższy ogon. Jeszcze raz. 66. Jednak się obronił, nie? O, ale śliczny jesteś, gościu. Pełno łuskie to jednak nadkarpie, nie? Zrobimy szybkie ważenie. Pierwszy taki większy w tym roku, nie? Gruby. Nie ruszaj się, gościu. 7. Nie ruszaj się. 500, 600, coś takiego. Podbierak waży około 600 gramów, ale jeszcze zważymy go na pusto na pewno. Dobrze, wiem, że nie potwór, ale jak na to, co się dzisiaj dzieje, to piękna ryba, w końcu coś. Nie pamiętam już, ile ważył, zobaczymy na nagraniu. Udało się, szybko go wypuścimy, bo może ich jest więcej, nie? Szybka akcja, krótko rybka była na brzegu. Ma siłę zdecydowanie, żeby uciec. Niech zasuwa. Gościu, musisz z podbieraka wyjść. Ej, o, nie przeszkadzaj, nie pomagaj. Dobrze, udało się. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Jest 15:14. Miałem jechać o 15, jeżeli nie będzie prania. Chwilę po 15 branie. Ponad godzinę z pełnym podejnikiem w wodzie. Nie do wiary. Ja już myślałem, czy się nie przenieść gdzieś, czy nie spróbować zrobić czegokolwiek, ale nie będę robił czegokolwiek. Zadziałało. Także nic nie będę zmieniał. Zakładam to samo. Po prostu mała rybna kulka. I jedziemy z tym. W międzyczasie parę rzeczy się wydarzyło, ale to wam opowiem za chwilę. Ktoś tam na motorze strasznie jeździ. Musimy przeżyć z tym motorem, przynajmniej na razie. Oczywiście w czasie holu musiałem zdjąć klipa. Ten pierwszy odjazd był mocny. Na razie rzucę, ogarnę sobie te toboły, poskręcam podbierak, takie tam i widzimy się za chwilę. Znaczy wiem, że się nie widzimy, tylko tak się mówi. Temat ogarnięty i zaczynamy od decyzji. Klasyk jednak fuj. Jedziemy na dwie metody. Pierwsza odważna decyzja. Zrobimy to bardzo szybko, bo po prostu odcinam zestaw. Cały, a kysz, nie działasz. Dowiążę po prostu krętlik z agrafką. Dłuży, jak zawsze, do zestawu skróconego. Chyba nie pęknie. Chyba nie. I nie wiem skąd, ale w koszu miałem zestaw cały związany. Nie wiem, z kiedy on jest, jaki on jest. Widocznie jest dobry, szkoda dnia. Taki sam jak na prawym kiju, ostatecznie zestaw, tylko z agrafką. I tyle. Jakiś przypon nawet tu jest, jest ok. Tylko miejsce. Po pierwsze, zdjąć klipa. Wypadałoby do niego dorzucić, żeby go zdjąć. Tutaj mam kij 3,6 do 90 gramów. Drugi 3,3 do 60, ale się od razu obudziłem po rybie, nie? No nie za głęboko. Może spróbuję gdzieś dalej te ryby wyhaczyć. Nie wiem jeszcze gdzie. Kurczę, bo to była tylko jedna ryba. To jest jedyne branie, od kiedy tutaj siedzę. To parę godzin by się uzbierało. A może gdzieś tam? Tam jest płyciutko. Niedobrze. Chociaż tutaj są wszędzie różnice między 1,5 a 2 metra. To jest naprawdę nieduża różnica. Jeżeli te karpie żerują, to pewnie chodzą wszędzie. Żerował jeden. Obawiam się, że drugi raz nie weźmie. A kusi mnie po prostu rzucić. Im dalej, tym lepiej. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to najlepszy plan na świecie, a i tak go zrealizuję. I może weźmiemy kukurydzę. Taki bardziej zblakły kolor. Wyblakły nawet. Obojętne. To co? Szybka decyzja. Czy im dalej rzucisz, tym więcej złowisz? Czy robimy coś innego? Płyną tam kaczki, ale nie chcą podpowiedzieć. Żeby tu jedna oznaka żerowania ryb gdzieś była. Jedna. Tylko jedna. Dobra, po prostu rzucimy. Trzeba zacząć. Trochę peletu mi odpadło, zaraz go domoczę. A właściwie to domoczę go od razu. Żeby pobudzić ryby, dodamy tajgera. Wiecie, że nawet ładnie pachnie teraz? O tym to nie pomyślałem. Zawsze dolewałem Monstera, ale... No kurde, ładnie. Dobra, i zostawiam to na przynajmniej pół godziny. a może już nawet do końca. Jeszcze nie wiem. Ale pomiędzy ostatnim nagraniem przed braniem, a braniem właśnie był tutaj pan, który łowi tutaj dosyć regularnie i twierdzi, że wybrałem sobie bardzo złe miejsca do łowienia. Niestety, na tę porę. Śmiałem się z nim nie zgodzić aktualnie, ale wtedy się z nim zgadzałem. Ale tak to jest z nowymi wodami. Ktoś musi zapłacić frycowe, chociaż mi się na razie udaje nie, żeby później móc sobie fajnie łowić w sezonie. Rybki, wierzę w Was. Tam wędki czekają, kołowrotki poluzowane w razie W, skoro odszedłem. Klipów brak. Chyba zdjąłem. A najwyżej będę szybko biegł. Dzisiaj nie jest ślisko, jest w porządku. Także od kiedy przyjechałem, cały czas patrzę na wodę. Czy nie ma spławów? Nie ma. Czy nie ma oczkowań? Tutaj coś było, ale takie no niewyraźne za bardzo. O. Czy gdzieś nie idą jakieś pomple? I niestety nie. Ryby nigdzie się nie pokazują, jednak trochę za wcześnie. Ale cały czas czuwam, bo to by mi świetnie podpowiedziało, gdzie następnym razem pojechać. Na razie mamy jedno branie. Fajna ryba, nie? Wiadomo, ale jedno branie. I siedzimy. Znaczy akurat stoję, ale wiecie, czekamy. Natomiast woda wygląda naprawdę, naprawdę fajnie. I tak się nie mogę doczekać sezonu tutaj. Biorąc pod uwagę, że to jest no kill, mogą to być tak fajne misie. No oby jak najszybciej. Dobra, przerzucamy. Szkoda dnia. Fajnie się wszystko uspokoiło. I widzę ryby. Chyba. Coś jakby tam na wodzie się pojawiało, ale pewny nie jestem. Jak będę przerzucał drugą wędkę i to będę widział, to tam rzucę, ale już nie widzę. Także chyba nie rzucę. Dobra, i tak spróbuję tam rzucić. Podejrzewam, że te podajniki zostaną rzucone. O, byłem w zielsku. Ojoj. Trochę kaszana, nie? Podejrzewam, że te podajniki zostaną rzucone już i zostaną w wodzie. Albo do brania, albo do zachodu słońca, bo tutaj można łowić do zachodu słońca po prostu. Później już anunu. Także spróbujemy. Widać te ryby? O ile to w ogóle były ryby, to też nie wiadomo. Spróbować nie zaszkodzi, nie? Jak mam się znowu wrzucić gdzieś w zielsko, to szkoda ryzykować. Można by zjeść jakieś śniadanie o 16:00. Tylko nie wiem, czy kiedyś mieliście przyjemność jeść rybę łyżką, bo nie zabrałem widelca. Damy radę. Także co? Smacznego. Dobre, nawet łyżką się udało zjeść. Natomiast tu się nic nie dzieje. I nic nie widać na wodzie. Kompletnie, żadnego życia. Mimo, że już mamy zupełną flautę. To jest cichutko i tyle. I tak się zastanawiam, czy jeszcze to ruszać, czy lepiej nie. Szczytówki nawet nie drgnęły. Jakby chociaż były obcierki, jakieś minimalne wskazanie, to myślę, że bym przerzucił, ale z racji, że nie było, a jest luty, to grzecznie poczekam. Bo obcierka, nie? Bo takie płynne, delikatne. Nawet nie żartuj, że to koniec. Rób coś. Już myślałem, że spław, lądujące kaczki jednak. No cóż. Sam wieczór to też powinien być idealny czas, żeby zobaczyć, czy gdzieś te ryby się w końcu pokażą, nie? Na idealnej flaucie powinno być wszystko widać. Widzę. O, i to nie mała ryba. Chyba. Kurczę, no teraz się nie chce pokazać. Zła ryba. W każdym razie dosyć blisko tego cypla, który jest przed nami. Na oko bym powiedział, że z 15 metrów od niego. Chyba, żeby tam jeszcze rzucić... Nie. Nie. Aż tak to nie. Jest nowy plan. I nie wiem, czy to jest dobry plan, ale można tutaj jednak łowić dłużej niż do zachodu słońca. Można łowić do godziny 22. Mój błąd wcześniej. I tak sobie pomyślałem, że rzucę jeszcze raz. Zaraz poszukam czołówki. Mam nadzieję, że zabrałem. I chwilę chyba zostaniemy w nocy. Albo do takiego bardzo późnego zmierzchu. I zrobimy to tak. Wybiłem podajnik na 1,5 raza, bo jest tylko 30-gramowy, żebym nie miał problemu z rzutem mocnym. Zaraz spakuję niepotrzebne rzeczy, żeby mi było łatwo później uciec. Nie wiem, ile tam jest metrów, gdzie widziałem te ryby. Już się nie pokazują na pewno. Po prostu mocno rzucę w tamtym kierunku, nie? Kurczę, nie wiem czy nie dorzuciłem. Ale płytko, uch. I drugą wędkę też rzucimy. A co? Niczego nie zmieniam, przynęty zostają te same. Tego peletu tam teraz trochę poleciało, wiem. Ale zanim ja bym przyniósł z samochodu nowy podajnik, przerobił wszystko i tak dalej, to by minęło za długo. Kurczę, po ciemku w lutym. A co? Odwagi. Dobra, idę poszukać czołówki, trochę się zorganizować, żeby to tak nie zostało na noc, bo no bałagan niezły, nie? Do zobaczenia. Dobra, temat zacząłem ogarniać. Czołówka jest naładowana. Chyba widać, że świeci. Póki jeszcze coś widać, to siedzę tutaj, gdzie nie mam sygnalizatorów ani niczego takiego, więc albo czołówka będzie włączona cały czas, powinna wytrzymać długo, albo odkręcę kołowrotki i będę liczył na odjazd. Jeszcze zauważyłem, zluzowała mi się linka prawa, ale już się dopięła. Kurde, po prostu złapała luz, nie? Nic strasznego. Ale no wyglądało jak branie. Wolę to podnieść, bo ostatnio mi tak lin zawisł. Ale nie, nie ma. Kurczę, możeś po prostu nie wpięła, nie? Wszystko jest. Jezu, jak ta latarka mocno świeci. A już miałem się peletu pozbyć. A czy schować na jutro. Okej. Jedziesz, jedziesz? Jest, jest. O, jest. Nie wiem co, ale tym razem na drugiej wędce... Spadła? Nie. Tym razem na drugiej wędce. Dobrze. Wiedziałem, żeby zostać. Tak coś czułem. Coś czuję, że to nie karp. Za łatwo idzie. No chodź, 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 chodź. Walczy tak karasiowo-leszczowo, bym powiedział. Natomiast bardzo podobnie walczył mój największy amur w życiu. I to nie ten, który było widać na filmie w ubiegłym roku. Podbierak suchy. No, rybka się nie wydaje być podbierakowa. Chociaż... O! 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 Cóż to jest? Ale piękny karaś. Chodź gościu. O, chodź, chodź. Kurde. Dobra, jest. Oż kurde, no jest świniak. No ładny karaś. Ho, ho, ho. Chodź, zmierzymy cię na szybko. Trzeba by cię wypuścić, nie? Od zera 4 dychy. O kurde, nieźle. No, kawał maszyny. 40 cm to już robi wrażenie. Jak na karasia, rewelka. Dobra, szybko rzucę jeszcze raz i już zaczynam pakować wszystko, bo mamy już godzinę 17:30. Tak, żeby do 18:00 zwinąć wędki, nie? I tam była kukurydza, nie? Powtórzymy kukurydzę. Podajnik był wybity na 2 razy. Zrobię to samo. Ale to tylko po to, żeby zwiększyć jego ciężar z lenistwa, znaczy właściwie na 1,5. Bardzo mocno wycisnę, bo to mocny rzut. Huu! Idziemy rzucać. Gdzie to było? Nie wiadomo. Damy radę. Musicie mi zaufać, że w podobne miejsce wpadło. Ok, oczywiście do rzutu zakręciłem bardzo mocno kołowrotek, teraz go poluzuję. Jeszcze jedną, nie? Nie no, tak też już może być. Coś delikatnie znowu. Bardzo delikatnie. Albo szoruję po zielsku. Tak, szoruję po zielsku. A! Kurde, ale się starał. Przynajmniej tyle, że się starał, nie? Nie rzucam już, jest trochę po 18:00. Wystarczy na dzisiaj, bo strasznie zimno, niestety. Myślałem, żeby tam rozpalić ognisko, bo jest miejsce, ale bym nie widział szczytówek i takie to trochę bez sensu by było. Także tym miłym akcentem, chyba, będziemy kończyć, nie? No byłem tu parę godzin, nie da się ukryć. Wysiedziałem 2 brania, 2,5. Ciężko powiedzieć, no ta jedna zluzowana linka. Tutaj ten ruch szczytówki był dosłownie tyle i nic. Ale i tak chciałem brać wędki, więc spróbowałem. Fajnie. I to 2 takie piękne ryby, no rewelacja. Następnym razem chyba uderzam na ten cypel, będę miał łatwe rzucanie tam, gdzie ten karaś wziął. Tam były dosyć szybko 2 brania. A tymczasem jadę. Dziękuję Wam za oglądanie i do następnego filmu.